Hejka moi drodzy, witam wszystkich 15 grudnia i dzisiaj rozpoczynamy już 15 vlogmas. Mamy godzinę 11:40, ja wstałam dzisiaj o godzinie 9 chyba, coś takiego. Obudziłam się na lekcji, miałam przed chwilą matmę, nawet jeszcze tutaj robię zadanka, bo jeszcze nie skończyłam, a jest dzisiaj do wysłania na dodatkową ocenę, więc stwierdziłam, że zrobię, bo jakoś próbuję się jeszcze ratować z tymi ocenami z matmy. Wychodzę dzisiaj, słuchajcie, na rzęsy, z racji, że to był ostatni termin, jaki w ogóle miałam do wybrania dzisiaj na godzinę 13, także mam dzisiaj rzęsy, a w ogóle w piątek na godzinę 8 to ja mam paznokcie, także masakra, będę musiała wyjść chyba gdzieś około godziny 7:20 z domu, coś takiego, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak wcześnie wychodziłam z domu. Ale słuchajcie, pokażę wam, co dzisiaj do mnie przyszło. Przyszły customy butków. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Jest właśnie taki gościu na Instagramie, Sylwek Custom, i on robi właśnie customy różnych butów, najczęściej Air Force'ów. I właśnie odezwał się do mnie z propozycją takich butów i stwierdziłam, że jasne. No oczywiście, że ja jestem ogromną fanką Disneya i uwielbiam, i myszka Miki to jest całe moje dzieciństwo, to stwierdziłam, że z myszką Miki będą idealne. Chciałam jeszcze z Harrym Potterem, ale stwierdziłam, że jednak myszka Miki to jest taka klasyka, więc będzie idealnie. No i mają właśnie tutaj po boku taki jakby ociekający znaczek Nike razem z takim znaczkiem myszki Miki. Tutaj mamy z przodu myszkę Mini. No i tutaj kolejny taki znaczek i wyglądają po prostu przebosko. Nie jest to malowane, więc jest też pewność, że na pewno się nie zmyje, ani z tym stylu. Jest to po prostu jakby naszywane. Także naprawdę spoko. Ten przód też jest naszywany, więc genialnie wyglądają. No i oczywiście, jeśli chcecie jakieś customy takich butków, to zapraszam was na Instagrama Sylwek Custom. I co, ja wychodzę za jakieś 40 minut, więc stwierdziłam, że możemy jeszcze sobie otworzyć na szybko kalendarze, no i potem sobie właśnie pojedziemy na rzęsy i gitarson. Okej, chyba stoi. Otwieramy. Dzisiaj otwieramy sieczki i skarpetki i otwieramy 8 okienko i 8 mamy tutaj, czyli znowu to będzie chyba podgrzewacz. Dokładnie tak, podgrzewacz. No ja już mówiłam wam kilka razy, że ja nie jestem fanką zapachowych podgrzewaczy, ale ten pachnie całkiem ładnie. Teraz czas na skiety, skarpetki z Harry'ego Pottera. 7 okienko mamy, nie, 8, sorry, 8 okienko. 8 okienko mamy tutaj na środku. I mamy z, chyba to jest, tak? To jest mapa Huntsfotów? Nie mam pojęcia, co to jest napisane, bo jakiś takim dziwnym czcionkom, ale wygląda jak mapa Huntsfotów przez te stópki. Bardzo ładne, czarne. Chyba sobie dzisiaj założę. Zaraz zaczyna mi się WF, ale w sumie na WF i tak za dużo nie robimy, ale dobra. Otwieram które okienko teraz? Mamy dzisiaj 15, więc 15 okienko. Proszę bardzo. Tutaj mamy dzisiaj dwie połówki. Dwie połówki tych czekoladek. Teraz czas na Milkę. 15 okienko jest tutaj u góry. I mamy dzisiaj kokardkę. Mam aparat, więc nie mogę zjeść, ale odłożę sobie na później. Ritter Sport. I dzisiaj znowu ta czerwona. No te czekoladki już się zaczynają nam po prostu powtarzać cały czas, więc na pewno chyba Ritter Sport nawet nie ma tyle ilości czekoladek, chociaż miało jakieś takie truskawkowe, jakieś malinowe chyba, więc mogliby to wszystko podawać, a no. 15 tu. I dzisiaj opisałam, że będzie biała. Albo nie, orzechowa. Czarna. Przecież niedawno była czarna. Czas na Rituals. 15 mamy dzisiaj taką sporą dość i podłużną, także zobaczmy, co tym razem. O nie, czy to jest pilniczek? Tak, to jest pilniczek. O nie, nie lubię pilniczków. W sensie, no pilniczki są spoko, dam go mojemu tacie, bo tata sobie zawsze piłuje paznokcie. Tata nie obcina paznokci, tylko piłuje. A ja i tak chodzę do kosmetyczki, więc wiecie, nie skracam sobie ani nic w tym stylu. I ostatni kalendarz to Sephora. 15 okienko mamy tutaj coś małego. Uwaga. Yum. Dorami Pediar to jest jakaś koreańska terapia rozświetlająca pod oczy. Także to jakoś działa tak, że wiecie, dajecie sobie to pod oczy i to jest takie rozświetlające, żebyście nie miały cieni pod oczami. No, także nie wiem, raczej mi się to nie przyda. Zobaczymy, co z tym zrobię. Dzisiaj Sephora autentycznie mnie zawiodła, bo wiecie, no, jednak umówmy się, ale więcej tych kalendarzy wydaje mi się, że kupują sobie młode dziewczyny, które nie potrzebują jakichś takich antycienie pod oczami. Znaczy czasem potrzebują, no ale wiecie, o co mi chodzi. Raczej lepsze byłyby po prostu takie kosmetyki kolorowe albo coś w tym stylu. Moi drodzy, jestem ready. Dzisiejsza stylowa to różowa bluza z Moskito, kurtka skórzana z Berszki, torebka z Zary, spodnie ze Stradivariusa, pasek też ze Stradivariusa, skarpetki z Nike'a i Air Force 1, te, które wam pokazywałam rano. I idziemy teraz na rzęsy, potem na zakupy i potem na rurkę, także lecę. Moi drodzy, jestem już po rzęsach, tak się prezentuję. Zrobiłam sobie troszkę dłuższe na święta i na Sylwestra, ale aż tak tego nie widać. I jesteśmy teraz z Karinką i mamy, uwaga, z Karinką i mamy pizzunię. Także będziemy teraz wcinać i potem idziemy na zakupy, bo musimy kupić prezenty świąteczne, no i potem na rurkę. I dzisiaj się dobrze czuję, mam nadzieję, że znowu nie będzie jak ostatnio, także trzymajcie kciuki. Hejka moi drodzy, ja wróciłam jakiś czas temu do domu i ogólnie powiem wam, że nie nagrywałam za dużo i ogólnie to mało rzeczy nagrałam. Nagrałam tylko chyba jak jedliśmy pizzę z Kariną i z poldensu trochę. Także Lipton, ale kupiłam prezenty świąteczne. Niestety nie mogę wam pokazać tych prezentów świątecznych, bo jakby wiem, że jest możliwość, że moja ciocia to będzie oglądać, wiemy, że jest możliwość, że moja mama będzie to oglądać i wiem, że jest możliwość, że Martyna to będzie oglądać. Także, a takie właśnie 3 prezenty kupiłam, czyli kupiłam dla mojej cioci, dla mamy i dla Martyny, no i dla Kariny, ale Karinie od razu dałam. Była to bluza ze Star Warsów, bo Karina bardzo lubi Star Warsy, także kupiłam jej bluzę ze Star Warsów. No a prezenty nie mogę powiedzieć, także sorki, ale no zobaczycie na pewno 23 vlogmasa albo tam kiedyś, zanim oczywiście rozdam. I w sumie powiem wam, że nie mam jakiegoś większego pomysłu na to, co wam tutaj jeszcze nagrać na vlogmasie. Zastanawiam się właśnie, nie wiem, ale wiecie co, teraz zabieram się za robienie mat, mamy godzinę 22:40, więc obstawiam, że dzisiaj również pójdę spać późno. Okej, moi drodzy, a więc nie miałam pomysłu, co jeszcze mogę wam dograć do tego filmiku, więc stwierdziłam, że pokażę wam, jak robię moje kreski, bo zapytałam się, czy chcielibyście taki filmik i powiedzieliście, że chcielibyście, więc ja teraz zmywam te kreski, które mam i pokażę wam, jak je robię. Okej, a więc to jest najbanalniejsza rzecz na świecie. Po prostu nawet ktoś, kto jest totalnym nieudacznikiem, jeśli chodzi o makijaż, to uda mu się to zrobić, bo to jest po prostu fest banalne. Będziecie potrzebować cieni. Ja mam cień akurat z Tart, Tartalet i ja używam do takich, wiecie, codziennych kresek. Używam czarnego cienia z tej paletki Fashionista. Tak się nazywa ten cień i jest to taki właśnie po prostu zwykły czarny cień, więc jeżeli chcecie taką zwykłą, klasyczną na co dzień kreskę, to fajnie jest sprawdzić czarny, ale mógłby też być jakiś brązowy, może jakiś delikatny beżowy, no ale wiadomo, te kreski można też wykorzystać na przykład na imprezy, możecie robić sobie takie kreski używając właśnie tych taśm, możecie robić na przykład brokatem, jakimiś różnymi kolorami, ale na co dzień ja robię czarne i pokażę wam też na przykładzie czarnych. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, żeby się nie okazało, że wiecie, że teraz tutaj robię tutorial i nagle mi te kreski nie wychodzą. Oprócz tego będziecie potrzebować jakiś cienki, mam na myśli taki płaski pędzelek. Gdzie jest mój ten pędzelek, którego ja zawsze korzystam? To jest ten, nie. Bierzecie sobie jakiś płaski pędzelek do eyeshadow brush. Ja mam akurat z Frejara, sorry. I tak, bierzecie sobie taśmę klejącą. Ważne, żeby to nie była taka taśma, znaczy może być w sumie taśma plastikowa, ale ja wam preferuję taśmę papierową, czyli taką, wiecie, zrobioną, no po prostu z papieru, nie te takie jakby plastikowe, tylko te takie przezroczyste, tylko takie papierowe i najlepiej, żeby właśnie nie były przezroczyste, bo to wam ułatwi. Chociaż Mi to ułatwia przynajmniej, nie wiem czy Wam to ułatwi. Ja mam na przykład taśmę taką papierową z Raven Crow. Najlepiej chyba sprawdzi się taśma taka malarska jakby, bo chodzi o to, żeby po prostu ta taśma nie była taka mocna. Wiecie, te takie plastikowe, one są dość mocne, a taka papierowa nie jest mocna i jeszcze żeby jakby nie była aż tak mocna, żeby po prostu Wam nie zdjęła całego makijażu na raz, kiedy będziecie ją otwierać. Wiadomo, że trzeba będzie sobie jeszcze przypudrować, ale wiecie o co chodzi. Ważne jest to też, żebyście przed naklejeniem na twarz zrobili sobie tak, że przykleili do ręki i potem oderwali i jeszcze raz tak zrobili, żeby po prostu, tak jak mówię, nie oderwał Wam się cały makijaż. Czyli ja Wam już to pokazuję. Coś takiego. Wydaje mi się, że to widać. Tak wyglądam teraz dość dziwnie, ale mniejsza z tym. Nie przyklejajcie sobie jakiejś super mocno, tu też może Wam odstawać, to bez znaczenia, serio to nie robi żadnej różnicy. Muszą te taśmy iść w miarę równo, także pamiętajcie o tym, po prostu wtedy będziecie mieli krzywe kreski, pędzelek i delikatnie tą właśnie płaską stroną, czyli nie tak od góry, tylko płaską stroną po prostu nabieracie sobie cień. Nigdy nie robiłam tak intensywnego makijażowego tutoriala. I teraz tak, bierzecie sobie ten cień i delikatnie zaczynacie nie od oka, tylko tutaj od tej części, decydujecie jak chcecie mieć długą i zaczynacie jakby od takiej małej części, czyli jak najbliżej taśmy prowadzicie ten pędzelek i potem idąc w stronę oka oddalacie jakby ten pędzelek od tej taśmy. Zobaczcie jak to wygląda, ja Wam postaram się to jak najlepiej pokazać. Decyduje się oczywiście też przy okazji o tym jak długa ma być ta kreska, a więc tak nakładacie sobie właśnie cień i robicie coś, mam nadzieję, że widać. Coś takiego. Ok, i teraz patrzcie sobie, w którym mniej więcej w tym miejscu zaczęliście. No dość długo wyszła, dość długa wyszła mi ta kreska. Przy okazji sprawdzacie sobie, czy na pewno macie równo przyklejone taśmy, już widzę, że nie mam. I jeszcze raz rysuję to samo. I teraz tak, kolejna kwestia. Bardzo ważna według mnie, przynajmniej ja bym chciała wiedzieć, żeby ktoś mi to powiedział. Nie odklejacie taśmy stąd, tu. Tylko stąd, tu. I proszę bardzo, odklejacie taśmę. I tak to się prezentuje. Ok, jak widać, ta mi wyszła dłuższa, ta mi wyszła krótsza. Ale teraz się tym nie przejmujecie, bo jak odkleiliście, to możecie tak, możecie albo tą sobie skrócić, zmywając patyczkiem do uszu, albo tą przedłużyć. A ja sobie akurat przedłużę, bo ta mi się bardziej podoba, więc sobie przedłużę. Cyk. I tak się prezentują Wasze kreski. A tymczasem ja idę się zaraz kąpać i wydaje mi się, że to tak naprawdę będzie tyle z tego vlogmasa, także idę się kąpać. Właśnie w ogóle jakiś czas temu skończyłam matmę. Zobaczcie ile mieliśmy matmę. Tak o, tutaj, tutaj i tutaj. Moi drodzy, jest kolejny dzień, a ja właśnie podczas montowania zorientowałam się, że nie nagrałam końcówki, tylko poszłam od razu spać po wykąpaniu. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za tego vlogmasa i widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!